Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Piątek zaskoczony minionym sezonem Serie A. 300 milionów za piłkarzy Realu Madryt. Milner zdradza, jak wyzywał go Messi. Znamy potencjalnego, sensacyjnego następcę Ernesto Valverde. Czy Harry Kane zdąży na finał Champions League? Zanim zaczniemy to wyzwanie dla Was, do 230 tysięcy brakuje naprawdę niewiele. Jeżeli byście byli w stanie wbić 230 do końca maja, no to jakiś konkursik zrobimy, ale może taki troszeczkę większy, nie jakaś tam piłeczka, tylko taki, o, zresztą zobaczycie, 4 tysiące brakuje, 4 dni do końca miesiąca. Klikajcie suby po prostu na dole, jeżeli oczywiście chcecie. A jeżeli już to zrobiłeś, no to mam 10% zniżki dla Ciebie w sklepie Ostatni Gwizdek, m.in. takie case'y Pio Pio do kupienia i wiele innych wzorów. Kod znajduje się gdzieś w filmie, po prostu oglądaj cały film i gdzieś znajdziesz. No gdzieś po prostu Ci wyskoczy ten kod. No i jeszcze przypominam, że gramy w Football Team i brakuje nam ludzi do składu. Zobaczcie, jak się prezentuje nasz skład. Jeżeli widzisz miejsce dla siebie w tym składzie, po prostu dołączaj do klubu Ostatni Gwizdek. A jeżeli jeszcze nie grasz w tę gierkę, no to zachęcam do zagrania, po prostu link macie w opisie. Z linku rejestrując się dostajecie 200 punktów energii na start. No i ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Wczoraj pytaliśmy o Polaków, którzy strzelali bramki we włoskiej Serie A. Dziś zapytamy o Hiszpanów strzelających w polskiej Ekstraklasie. Zagadka na dziś. Ile bramek łącznie strzelili Hiszpanie w minionym sezonie Ekstraklasy? Odpowiedź standardowo na końcu odcinka. Krzysztof Piątek zaliczył niesamowite wejście do Serie A. Najpierw jako zawodnik Genoi, a potem jako gracz AC Milanu. Niestety ostatecznie drużynie Rossonerich nie udało się awansować do Champions League. Mimo tego reprezentant Polski jest pozytywnie zaskoczony swoimi rezultatami, co wyznał na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. I tak mój pierwszy sezon w Serie A dobiega końca. Przed przyjazdem do Włoch nie wyobrażałem sobie, że zdobędę łącznie 30 bramek dla dwóch drużyn, w których miałem przyjemność grać. W moich najpiękniejszych snach nie sądziłem, że będę najlepszym strzelcem Pucharu Włoch, trzecim w klasyfikacji ligi. Dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie i emocje, które wspólnie przeżyliśmy. Teraz nadszedł czas na krótki odpoczynek, by potem dać z siebie maksimum w drużynie narodowej. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. Przypomnijmy, Krzysztof Piątek w Serie A ustąpił jedynie Fabio Quagliarelli oraz Duvanowi Zapacie. W klasyfikacji strzelców wyprzedził m.in. Cristiano Ronaldo. Jesteśmy niesamowicie ciekawi przyszłości reprezentanta Polski w Milanie. Jeżeli pierwszy sezon miał tak dobry, to kolejne powinny być jeszcze lepsze. Kartka z kalendarza. 28 maja 1990 roku urodził się piłkarz reprezentacji Anglii oraz Manchesteru City, Kyle Walker. Tego samego dnia rok później na świat przyszedł piłkarz Arsenalu oraz reprezentacji Francji, Alexandre Lacazette. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Real Madryt stoi u progu kadrowej rewolucji, która lada dzień będzie się rozgrywała na naszych oczach. Przypomnijmy, oficjalnie zakontraktowani zostali już Eder Militao oraz Rodrigo. W kręgach zainteresowań pozostają Eden Hazard, Ferlan Mendy i Luka Jovic. Niestety kibice królewskich muszą obejść się smakiem, jeśli chodzi o Kyliana Mbappe czy Neymara. Oni będą nie do wyciągnięcia w trakcie najbliższego okna transferowego. Aby zarobić na wcześniej wymienionych piłkarzy, Florentino Perez będzie chciał się kilku pozbyć z obecnej kadry. Taka sytuacja jest spowodowana finansowym fair play, którego nikt w Madrycie nie chce naruszyć. Nieoficjalnie się mówi, że na transferach z klubu Real miałby zarobić 300 milionów euro. Na kim królewscy mogliby zyskać najwięcej? Chodzi o Garetha Bale'a, Isco oraz Jamesa Rodriguez'a. To za nich potencjalnie Real może dostać najwięcej pieniędzy. Problem jest jednak taki, że żaden z nich nie zamierza odchodzić z klubu. Jest to spowodowane wysokimi kontraktami, według których piłkarze inkasują niebotyczne sumy. Taki Gareth Bale za sezon dostaje kilkanaście milionów euro. Kto oprócz nich może odejść z Santiago Bernabeu? Lista jest niesamowicie długa. Na jej czele znajduje się Keylor Navas, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Mariano Diaz czy Mateo Kovacic. Łącznie jest ich 13, wliczając poprzednią wielką trójkę. Już niedługo przekonamy się, kto z Realu odejdzie, a kto przyjdzie. Będzie to autorski projekt Zinedina Zidana, który albo potwierdzi wielkość francuskiego szkoleniowca, albo poczyni ryce na nieskazitelnym wizerunku trenera. Ciekawostka. Michałowi Pazdanowi bardzo służy jego transfer z Legii Warszawa do tureckiego Ankaragücü.
środkowy obrońca jest podstawowym zawodnikiem klubu. Reprezentant Polski w ostatniej kolejce ligi ponownie błysnął, strzelając bramkę po stałym fragmencie gry. Obrońca ma za sobą bardzo udaną rundę, na tyle udaną, że ściągnął na siebie uwagę największych tureckich klubów. Oby tak dalej, panie Michale. Jakiś czas już minął od blamażu FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Pomimo tego wciąż pojawiają się ciekawe anegdoty na ten temat. Ostatnio jedną z nich na łamach Daily Mail podzielił się James Milner. Sytuacja miała miejsce, gdy piłkarz Liverpoolu dość ostro interweniował. Na tyle mocno, że Lionel Messi wręcz się zagotował. Messi nie był zadowolony. Podczas przerwy wygarnął mi kilka razy po hiszpańsku. Nazwał mnie burro, co można przetłumaczyć jako osioł. Tym słowem określa się też kogoś, kto lubi kopać wszystkich dookoła. Pewnie nie zdawał sobie sprawy, że znam hiszpański. Próbowałem zapytać, czy nic mu się nie stało, ale zupełnie nie słuchał. Jak się później okazało, Messi jednak odpowiedział Anglikowi. W końcu powiedział do mnie: sfaulowałeś mnie, ponieważ kiedyś założyłem ci siatkę. Nie zareagowałem na to i udałem się do szatni. Tak naprawdę mimo tej sytuacji jedyne, czym darzę Messiego, to szacunek. Ma prawo mówić, co chce. Rzeczywiście, kilka lat temu on zadrwił ze mnie i widziały to miliony kibiców. Nie byłem pierwszym i z pewnością nie będę ostatnim takim piłkarzem. Kiedy grasz przeciw tak wielkiemu zawodnikowi, ani przez chwilę nie możesz się bać tego, że cię ośmieszy. A mnie się to zdarzyło. Piłka nożna generuje niesamowite pokłady negatywnych emocji, czego świadkiem był James Milner. Takie sytuacje jak ta zdarzają się każdemu, nawet największym, takim jak Lionel Messi. Ciekawostka. Ostatnio bardzo ciekawej wypowiedzi udzielił szkoleniowiec Arsenalu Unai Emery. Porównał w niej środowisko panujące we Francji oraz te panujące w Anglii. Środowisko w Arsenalu to przede wszystkim wielki szacunek. Kiedy byłem w PSG, próbowałem rozmawiać po francusku, jednak ludzie szydzili z moich starań. Tutaj w Anglii rozmawiam łamanym angielskim, jednak dookoła słyszę komplementy, że staram się porozumiewać w tym języku. Śledząc hiszpańskie media, można odnieść wrażenie, że dni Ernesto Valverde w FC Barcelonie są policzone. Brukowce prześcigają się w sensacyjnych doniesieniach na temat następców hiszpańskiego szkoleniowca. Jednym z nich ma być Massimiliano Allegri, który całkiem niedawno pożegnał się z Juventusem. Włoch ma bardzo uznane nazwisko w światowej piłce. W swojej karierze prowadził m.in. AC Milan czy wspomniany wcześniej Juventus. Wznosił wiele trofeów ze swoimi drużynami. Nie jest to jedyny kandydat do objęcia posady szkoleniowca Dumy Katalonii. Media donoszą o takich trenerach jak Ronald Koeman, Unai Emery czy Roberto Martinez. Według niektórych źródeł to ten ostatni ma być faworytem do zagoszczenia na Camp Nou. Obecnie Martinez jest selekcjonerem reprezentacji Belgii, z którą zdobył brązowy medal na niedawnych Mistrzostwach Świata. Wcześniej trenował takie drużyny jak Swansea City, Wigan Athletic czy Everton. Drużyna FC Barcelony nie chce zwolnienia Ernesto Valverde. Całą odpowiedzialność za ostatnie wyniki piłkarze biorą na siebie. Jednak czy to wystarczy, aby przekonać szefostwo Blaugrany do dania jeszcze jednej szansy hiszpańskiemu szkoleniowcowi? Odpowiedź na to pytanie poznamy za jakiś czas. Ciekawostka. Pomimo zajęcia 5. miejsca w Serie A, Milan nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Dlaczego? Po raz pierwszy od sezonu 1985-1986 żaden piłkarz Rossonerich nie przekroczył bariery 10 bramek w jednym sezonie włoskich rozgrywek. Przypomnijmy, jak wygląda klasyfikacja. Najwięcej goli strzelił Krzysztof Piątek, 9. Na drugim miejscu znaleźli się Suso oraz Frank Kessie, którzy na swoim koncie mają po 7 goli. Jednym z podstawowych zadań na przyszły sezon będzie poprawa skuteczności piłkarzy Milanu. Już niedługo w Madrycie na Wanda Metropolitano zostanie rozegrany wielki finał Champions League, w którym zmierzą się ze sobą drużyny Liverpoolu oraz Tottenhamu. Wciąż pod dużym znakiem zapytania stoi występ superstrzelca kogutów Harry'ego Kane'a. Przypomnijmy, Anglik od 9 kwietnia leczy kontuzję kostki, która uniemożliwia mu grę. Sam napastnik w następujących słowach komentuje swoją sytuację. Czuję się dobrze i jak dotąd nie było żadnych problemów. Pod koniec zeszłego tygodnia zacząłem czuć, że wróciłem do drużyny. Teraz muszę osiągnąć jak najwyższy poziom sprawności fizycznej. Wszystko będzie zależeć od trenera. To on zdecyduje, czy jestem gotowy do gry, czy nie. Ja na razie czuję się dobrze i jestem gotowy na finał. Mauricio Pochettino będzie miał kilka niespokojnych nocy. Będzie się zastanawiał, czy rzeczywiście Kane powinien zagrać w wielkim finale. A jeśli tak, to w jakiej roli i w jakim wymiarze czasowym? Forma Anglika w wielkim finale będzie jedną wielką niewiadomą.
Szkoleniowiec Tottenhamu będzie miał twardy orzech do zgryzienia, a jaką decyzję ostatecznie podejmie, dowiemy się na kilkanaście minut przed wielkim finałem. Odpowiedź na zagadkę. Hiszpanie łącznie strzelili 114 bramek w minionym sezonie. Trójka najlepszych strzelców prezentuje się następująco. 24 bramki na koncie ma Igor Angulo z Górnika Zabrze. Po 16 strzelili Carlitos Lopez z Legii Warszawa oraz Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!